jak widzicie, trochę za płytko nawet, ale tam jak widzieliście, też może nie aż taki zabytek jak u Pawła, ale jest kawałek kultywatora. Widzieliście, jak tutaj trzyma ta ziemia. No coś zawsze to pomoże. Jeszcze tu muszę wjechać, zobaczcie, tu jest całkowicie nadal mokro. Idę sobie sprawdzić jeszcze do tych otworów, czy w tych otworach nadal tam woda jest. No tutaj też pomoże na pewno. Już patrzymy, jest pełno wody, woda, tu się trochę zasypało, full wody, jest woda. No nic, parę razy tym kultywatorem się przejedzie, na pewno się to obsuszy i tyle, full woda. Obeschnie na pewno, po samych drzewkach i po morzu. No słuchajcie, no daję radę, trochę ma ciężko ciągnik, no ale cóż poradzić, jak chcę, jak głęboko się tylko da zrobić. Także widzieliście, że idzie powoli, ale idzie. Na terenowych. Jestem, to jeszcze rzut oka tutaj na Sandera i możecie zobaczyć, że jak to wygląda w chwili obecnej. Tam gdzie jest uszkodzony, tam się koloruje. No i cóż, no. O, tam jakieś parę drzew, coś się podziało, opadło. A to na górce. Na górce, gdzie jest troszkę inna ziemia, bardziej sucho. To tutaj parę spadło. No i to są praktycznie do zbioru. O. O. No i takie coś na pewno już nie przejdzie. Nie ma szansy. No ale tutaj parę drzew na górce jest do zbioru.
taki kolorek by już przechodził. Smakowe jabłko. Chyba zacznę szybciej zbierać Sandera niż Pirosa w tym roku. Możecie sami zobaczyć. Tu uszkodzony, tu nawet nie uszkodzony. Nic, trzeba będzie to po weekendzie chyba zacząć coś podrywać. No, coś się poderwie. Tu od zachodniej strony nie widać tych uszkodzeń, ale od wschodniej jak najbardziej. No i chciałem wam pokazać na świeżej pułapce, jak wygląda. Zobaczcie, to wszystko jest tarcznik. Ten cały piasek na tej pułapce to jest tarcznik. Więc loty są intensywne i tu nie ma co owijać w bawełnę. To wszystko mamy tarcznika. Nawet nie będę brał lupy, ale to wszystko mamy tarcznika i cała pułapka tu jest oblepiona też tarcznikiem. O. Na palcu to wszystko schodzi. Na chwilę obecną na pułapkach lepowych nic się nie dzieje, nie widać żadnej migracji tutaj. Tak jak mówiłem, no u mnie mam nadzieję, że te moje zabiegi wcześniejsze, które robiłem olejem, od samego oleju zaczynając, przez potem tepeki, jeszcze w międzyczasie były silikony, to wszystko jednak ogranicza tarcznika i mam nadzieję, że na tych zabiegach się to skończy. Tu jeszcze przechodzimy do owocówki. Przychodzę zobaczyć owocówkę i tu też była, słuchajcie, świeża pułapka całkiem niedawno. I cały czas loty owocówki są. A jak jesteśmy przy owocówce, to jeszcze przejdziemy do zwójki siatkóweczki. Także tarcznik teraz będzie, oprócz właśnie owocówki, oprócz zwójek, tarcznik będzie teraz spędzał sen z powiek, jak to się mówi, ze względu na to, że właśnie to pokolenie moim zdaniem jest najbardziej szkodliwe. Oczywiście pierwsze też. No tutaj nie ma co pokazywać nawet siatkóweczki, bo to jest 2, 4, 6 sztuk. To pokolenie drugie jest moim zdaniem najbardziej szkodliwe pod tym względem, że już mamy te owoce i te owoce są najbardziej podatne na uszkodzenia. Zresztą tam wcześniej widzieliście na filmie z mojego rezerwatu przyrody, jak to wygląda tam, gdzie nie jest chronione. Owoce już są podźgane i to już były podźgane przez tarcznika wcześniej, zaatakowane. A teraz te loty, które teraz są, migracje, które teraz będą bądź są, po prostu spowodują dodatkowe uszkodzenia. Nieliczne honeje, naprawdę nieliczne. Będzie coś na ząb, jak to się mówi. O, tu jedno, tam jedno, tu jedno. Będzie na ząb i na tym się kończy. Dobra, ja w trakcie zbioru Sandera, bardzo ciężki zbiór, bo no, trzeba oberwać wszystko, co jest uszkodzone i wybrać to, co jest zdrowe. I tu nie ma tarcznika. Tu są czyste owoce. Co do właśnie zbioru teraz, no to jestem na Sanderze. Zbieram Sandera.
i naprawdę nie mam bardzo jak kiedy nagrywać, także jak zmontuję film, to zobaczymy, co się zmontuje. Pozdrawiam. No i witam Was po raz kolejny na Sanderze. Tym razem mamy, co my dziś mamy, piątek 26. Byłem już z pierwszą turą Sandera. Były to owoce, te, które zdjąłem, te, które najbardziej ucierpiały, które się po prostu wcześniej wykolorowały. No i teraz będę się przymierzał do następnej tury tu na Sanderze. No oczywiście jeszcze gdzieś, gdzie nie, gdzie zostały owoce uderzone, no ale tego się nie da wszystkiego wyeliminować. Zwłaszcza tu od wschodniej strony widzicie, że jeszcze jest troszkę tych owoców. Przepraszam, od zachodniej, że jest tych owoców troszkę jeszcze uderzonych, ale wschodnia strona tu już wygląda dużo lepiej. No i to po zdjęciu, no naprawdę ponad tonę wyrzuciłem, bo się w ogóle nie nadawało do niczego. No a reszta pojechała, została zhandlowana. Nie pytajcie o ceny, bo cena to jest bardzo zmienna rzecz, zwłaszcza teraz, w tym okresie czasu, gdzie tydzień temu była bardzo wysoka cena. Kupcy nakupili towaru za wysoką cenę, powstawiali prawdopodobnie swoje wysokie ceny w detalu, a konsument, biorąc jabłko, gryząc go, uznaje, że jest niezjadliwe, bo to oczywiście albo po kolorze, albo coś. To teraz dużo, dużo po prostu kupców ma jeszcze zapasy tych zeszłotygodniowych, nazwijmy to, owoców i nie podchodzi do zakupów większych ilości, no bo po prostu nie jest im to potrzebne, bo nie poschodził towar. Taka jest moja opinia. No jak widzicie, tu powoli wszystko się zaczyna kolorować. Tu gdzieś między gałązkami, tu widać po wierzchołkach też, no znaczna część wierzchołków została ściągnięta. To, co nie miało koloru, zostało. No i troszkę tych owoców jeszcze tu gdzieś się powybiera. Także tak by wyglądał Sander. Teraz przejdziemy tutaj na tego najmłodszego Sissy Reda. I tu też część owoców powoli się wybarwia. Oczywiście nie wszystkie. Są drzewka, gdzie to wybarwienie już jest w miarę. O, tak jak tu, zobaczcie, to się już powoli wybarwia. Oczywiście tu jest zgniłek, no, ale to już się wybarwia. To będzie miało niedługo swój smak, tak jak powinno mieć. Zwłaszcza tam na górce, gdzie troszkę jest ta ziemia cieplejsza, jest więc bardziej piaszczysta, to tam już ten kolor tego Sissy Reda jest taki, jak powinien być. Już tu Wam pokazuję, jak on wygląda po tym gradzie. Oczywiście też będzie spory odrzut, ale parę skrzynek na handel zawsze coś się tu powybiera i będzie urozmaicenie towaru. Nie tylko sam Sander, nie tylko sam Piros, ale będzie jakiś Sissy Red. A to podejrzewam, że dopiero w następnym tygodniu. Zobaczcie. I tu oczywiście był uderzony. No, tak, taki to klimat. Tutaj nic nie nawołujemy. I co ciekawe, owoce, praktycznie te mniejsze, przestały rosnąć. Zaczęły się wybarwiać. A te, które nie są wybarwione, nadal przybierają troszkę na masie, przybierają na rozmiarze, więc tu będzie też kilka kilogramów do zdjęcia. Zobaczcie, to jest właśnie Sissy Red. Tu kolejny.
I tu już taki kolorek się bardzo ładny buduje. Już wam pokazuję. Tu widzę ładnych kilka sztuk. To też już niedługo będzie wybarwione. Swiss Red ma bardzo fajny, bardzo przyjemny moim zdaniem kolor. Nie jest to taki krwisty. Krwisty czerwony, bardziej taki ta czerwień wchodzi w pomarańcz, taką ciemną. Też bardzo, bardzo fajne, bardzo smaczne jabłko. No ale ma jedną swoją wielką wadę, czyli bardzo lubi się osypywać. I tu utrzymanie tych owoców na drzewie do pełni zbiorów czasami jest sztuką. Zobaczcie, to już się praktycznie wybarwiło. I powinno być zbierane. Tak samo i tu. Ale to takie troszkę mniejsze owoce. Tutaj też dosyć sporo pozbierane. Tu już z powrotem na sanderze jesteśmy. Dosyć dużo pozbierane. Jeszcze coś zostało. I niestety jeszcze zostały owoce z uszkodzeniami gradowymi, z plamami. No ale to wszystko przy sortowaniu wychodzi. I teraz tu, tak jak wam mówiłem, zawsze ta górka troszkę wcześniej jest i macie tego doskonały przykład. Tu nawet po kilka drzew zostało całkowicie zdjętych. Tu jest kolejny przykład tego, że niektóre drzewa na tej górce właśnie dojrzewają szybciej. Zobaczcie, tu jest taki ładny, żółtawy już kolorek. To jest na dziś do zdjęcia taki owoc. A tam, gdzie jeszcze trzeba troszkę poczekać, to te owoce nadal rosną. Zobaczcie, tu pod spodem. Bardzo ładne. I bardzo fajnie się już wybarwiają. Sander ma taki fajny pasek na tych owocach. Bardzo często jest mylony z celestą. Zwłaszcza jeśli nie ma tego rumieńca dookoła. To jest właśnie często mylony z celestą. No ale tutaj na to, z czym on jest mylony, no to ja nic nie poradzę. Ale jeśli jest wybarwiony w ten sposób, tak jak widzicie tu, bądź tu, no to już go ciężej jest pomylić z celestą. Chodzi tutaj głównie o te pomyłki z celestą. Jeśli jest tylko kawałeczek rumieńca, no to wtedy może się to pomylić. Ale w produkcji się to nie myli, bo całkowicie inaczej się zachowuje drzewo, całkowicie inaczej rośnie. I tak wygląda kolejny zbiór zaraz. Pewnie około poniedziałku, może wtorku, wszystko zależy od pogody. I trzeba ściągać właśnie owoce tego typu, tu z takim delikatnym, może go zarwa. O, i teraz będziecie widzieć właśnie tego typu owoce, bo one są już dojrzałe. Widać, że to nie jest zielony, to jest taki delikatny żółtawy kolor. I to jest właśnie najlepszy owoc do spożycia. Do spożycia mówię. A owoc do zbioru będzie tu jeszcze troszkę zielonkawy. I wtedy on bardzo ładnie potrafi leżeć. Jeśli jest taki jak tu, delikatny, może ja go odsłonię. Delikatnie zielonkawy. I wtedy on sobie bardzo ładnie leży. Także tu jeszcze przez weekend się na pewno coś dokoloruje i będzie co w następnym tygodniu zbierać. Dobra, jeszcze rzut oka na pirosa zrobimy. Więc do zobaczenia na pirosie. I na pirosie. I co mogę powiedzieć? Rwałem z dwóch rzędów wierzchołki ostatnio. To było we wtorek. Mamy piątek i ten kolor już jest dużo, 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 dużo lepszy przez te kilka dni. Więc tu będzie najpierw raczej piros do zbioru.
Zobaczcie, piękny różowy, taki jak powinien być. A potem dopiero będę wchodził właśnie w Sandera. Tu się gdzieś wierzchołek przyłamał, no ale kolorek jest. Tu jest przysmażone od słoneczka. Jak się przełamał, ładnie usmażyło. Ale pozostałe owoce w takim kiściu jak najbardziej dobre. Tu jeszcze szybki rzut oka pod mikroskopem. I zobaczcie, że to są wszystko świeże tarczniki samce. Jest go bardzo dużo. No nie sposób takiej ilości tych małych owadów zliczyć na pułapce lepowej. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli na świeżo, na świeżej pułapce, jak one wyglądają. I naprawdę te loty są. I ciekaw jestem, jak długo będą. Postaram się wymienić tutaj na świeże podkłady. I zobaczymy, jak długo te loty są. Tak jak pomówiłem, na razie tego tarcznika, bynajmniej u mnie, nie ma na drzewach, na owocach larw. Ale to się wszystko może zmienić. I możecie zobaczyć pięknie wyglądającego tarcznika. Tak to wygląda, widzieliście po sprawdzeniu. Cała pułapka jest zasypana takim drobnym maczkiem. No i to wszystko jest samiec tarcznika. I zobaczcie, ile tego jest wewnątrz jeszcze. Więc loty tarcznika jako takie są bardzo intensywne, loty samców. I też tutaj wcześniej patrzyłem jeszcze właśnie na te wszystkie tarczki, które mam i to, co się dzieje tutaj na tym moim lepie. Powiem wam, że tak, na lepie nie widać nigdzie żadnych pomarańczowych larw, ani nic takiego. Więc na chwilę obecną, co mi się wydaje, to iż bynajmniej u mnie na chronionych kwaterach ta migracja larw nie występuje. No ale to wszystko trzeba obserwować. To samo i nawet na wyższych częściach, no tu pomiędzy, tu nie ma żadnych znaków migracji larw. I to by było, szanowni państwo, na tyle. Taki zlepek z całego tygodnia. Tak jak tam wspominałem wcześniej, może w filmie, ciężko było tak w międzyczasie coś nagrywać, bo dość intensywna ta praca była w ciągu tygodnia. I cóż, i jeszcze chciałbym poruszyć sprawę szkodników. Nadal są loty owocówki, nadal atakuje zwójka i są bardzo mocne loty tarcznika niszczyciela samców, więc w czasie najbliższym będą też migracje larw, więc trzeba na to też zwrócić uwagę, monitorować i zwalczać, zapobiegać raczej nie, no zapobiegać. Tu mamy, przy tarczniku mamy zwalczanie, zapobieganie w jednym, gdyż atakujemy tak naprawdę larwy, czy to silikony, czy tak jak już kiedyś wspominałem, Exiler, one działają na larwy. I to będzie główny cel zwalczenia tarcznika. Jeśli ktoś stosował oleje w dobrym terminie, to podejrzewam, że tego tarcznika nie będzie tak dużo, bądź też w ogóle. No ale nie każdy oleje stosuje. Ja, tak jak wam mówiłem już wcześniej, pierwszy raz w tym sezonie zastosowałem i z czego się bardzo cieszę, bo jak na razie, pukając w niemalowane, jak to się mówi, nie mam tego tarcznika, a co się okaże dalej, no to wyjdzie wszystko w praniu. Pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego, cześć.